kamień z Kaszub, który stał się obeliskiem Danki Siedzikówny Inki. Tu spotyka się młodzież, harcerze z Sopotu. Danka Siedzikówna urodziła się w rodzinie o bogatych tradycjach patriotycznych. To będzie miało ogromne znaczenie dla tego, co robiła w życiu. Jej ojciec miał lat 17, kiedy jako student Uniwersytetu w Petersburgu przystąpił do organizacji niepodległościowej. Dwa lata później 19-letni Wacław Siedzik został skazany przez sąd rosyjski i zesłany na Sybirsk, gdzieś pod Krasnojarsk. W Rosji spędził 13 lat. Matka pochodziła z rodziny Tymińskich, spowinowaconej z rodziną Elizy Orzeszkowej. Babcia Danki przyjaźniła się z Elizą Orzeszkową. To jest ten krąg, który formował Dankę, jej siostry. I kiedy ona mówi w tym grypsie więziennym: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba, to daje nam taką wskazówkę, że opinia jej najbliższych, opinia babci, rodzice już wówczas nie żyli, jest najważniejsza, bo człowiek kształtowany jest przez rodzinę. Tylu ludzi mogło zginąć. Lepiej, że ja jedna zginę. Powiedz mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Dosyć tego, idziemy. Danka wychowała się w Leśniczówce. To było surowe wychowanie, ale takie wychowanie, które jej siostra Wiesława wspominała do końca życia jako wartość wielką. Wiesława Siedzik-Korzeniowa, siostra, opowiedziała nam wszystko o Dance. Udostępniła archiwum rodzinne. Bez tego nie byłoby spektaklu. Bogate archiwum rodzinne. Danka miała 15 zaledwie lat, kiedy jej matka umierała gdzieś w lesie pod Białymstokiem. Została zamordowana przez białostockie gestapo, ponieważ należała do siatki terenowej Armii Krajowej. Kilka lat wcześniej ojciec został deportowany w głąb Rosji. Pracował w kopalni złota. Potem trafił do armii generała Andersa. Ale był tak wycieńczony tą poniewierką w Rosji, że umarł. Umarł na tej drodze, która prowadziła żołnierzy generała Andersa do wolnej ojczyzny. Tak przynajmniej sobie marzyli. Wacław Siedzik został pochowany na cmentarzu polskim w Teheranie. Danka po wojnie zaangażowała się w działalność konspiracyjną, ponieważ nie wyobrażała sobie, że może być inaczej. Złożyła przysięgę w Armii Krajowej wtedy, kiedy front sowiecki już przechodził przez Polskę i została aresztowana przez UB. To był rok 1945, czerwiec, z rozkazu zastępcy komendanta wojewódzkiego UB Eliasza Kotonia, który potem zrobił wielką karierę w bezpiece, w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Uwolniona przez patrol majora Łupaszki, postanowiła, że będzie służyć Polsce w warunkach ekstremalnych, w warunkach okupacji sowieckiej. Inka dla mnie jest przykładem poświęcenia swojego życia dla innych. Jest to bezgraniczne się oddanie temu, czemu służyła. Dochowanie przysięgi do końca. Bóg, honor i ojczyzna. To była jej przysięga. Składam swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Był taki czas, kiedy wydawało się, że jej życie się ułoży,
jej ojciec chrzestny, Stefan Obuchowicz, nadleśniczy, ponieważ wiedział, że Danka jest zagrożona kolejnym aresztowaniem, dał jej swoje nazwisko. Sprawił, że wyprodukowano fałszywe dokumenty na nazwisko Danuta Obuchowicz i znalazł jej spokojną pracę w Miłomłynie w powiecie Ostróda. Ale kiedy przyszła wiosna i kiedy oddziały majora Łupaszki ruszyły, to był rok 46. Przygotowanie do referendum, przygotowanie do wyborów, które odbyły się w styczniu 47 roku. Trzeba było ludziom pokazać, że wolna Polska żyje, że żyje prawdziwe, niekomunistyczne Wojsko Polskie. To były raczej akcje propagandowe niż akcje zbrojne, ale oczywiście dochodziło do potyczek zbrojnych i Danka Inka doskonale się sprawdziła jako sanitariuszka. Przeszła zresztą specjalne przeszkolenie sanitarne. Aresztowana w Gdańsku 20 lipca 1946 roku, zaledwie 2 tygodnie trwało śledztwo i wyrok, kara śmierci. Bolesław Bierut, który wtedy nazywany był prezydentem Krajowej Rady Narodowej, tak zwanej Krajowej Rady Narodowej, nie skorzystał z prawa łaski. Zresztą Danka Inka nie chciała podpisać prośby do Bieruta, którą napisał obrońca z urzędu Jan Chmielowski. Prośba była napisana w taki sposób, że ona wszystkiego, co robiła, żałuje. W tej prośbie były inwektywy pod adresem jej kolegów z oddziału. Ona powiedziała, że pod takim pismem się nie podpisze. Sam adwokat się podpisał. Panie mecenasie, nikt mi śmiercią nie groził. Ja do pana Bieruta, agenta NKWD i Gestapo, pisać o nic nie będę. Ta dziewczyna wiedziała, co to jest Polska, ta Polska, którą mamy w sercu i która jest niezmienna, niezależnie od okoliczności historycznych i politycznych. I ta niezmienność jej poglądów, jej ideałów, to jest to, co sprawia, że współczesna młodzież tą dziewczyną, jej historią bardzo się interesuje i nigdy nie spotkałem się z reakcją obojętności. Z postacią sanitariuszki Inki spotkałem się 5 lat temu na pierwszym rajdzie śladami majora Łupaszki. Po zafascynowaniu się jej postacią oraz oddziałami majora zacząłem śledzić historię oddziałów oraz uczestnicząc w kolejnych rajdach. W sierpniu wraz z IPN-em zorganizowaliśmy nocne czuwanie w rocznicę śmierci Inki, gdzie została przybliżona jej historia. To jest właśnie ktoś, kto jest bez skazy. Bez skazy, nieuwikłany w nic, który jest bohaterem i który walczył po to, żeby ta Polska była lepsza. Przecież Inka świadomie była uczestnikiem polskiej antykomunistycznej organizacji. Wiedziała, chociaż była młodociana, wiedziała, do czego dojdzie, gdy Polską będzie się opiekował Związek Radziecki. Ta postać jest nie do przecenienia, jeśli chodzi o nasze współczesne potrzeby, o edukację młodzieży. Młodzieży, która potrzebuje jasnych wskazówek, potrzebuje autorytetów, nie tylko współczesnych, potrzebuje postaci, do których może się odnieść z pełnym zaufaniem. Tak bardzo nam brakuje ludzi, o których można powiedzieć, że są wzorem. A przecież cała edukacja opiera się na wzorach. Tak było, tak jest i tak będzie. Myślę, że wielu młodych ludzi, zwłaszcza tych,
którzy pracują społecznie, którzy są w harcerstwie, którzy są w organizacjach kościelnych, zwłaszcza dla tej młodzieży, ale nie tylko dla tej. Postać Danki Siedzikówny, Inki, może być drogowskazem. Nie dlatego, żeby ją naśladować, bo nie ma mowy o takim bezpośrednim naśladownictwie, inne czasy, inne okoliczności, ale dlatego, żeby pamiętać, że w każdych okolicznościach mogę powiedzieć, zachowałem się jak trzeba. Gdyby historia Inki była bardziej rozpowszechniona wśród młodzieży jako wzorzec, byłaby to piękna postać do naśladowania. Tylu ludzi mogło zginąć. Lepiej, że ja jedna zginę.